Witajcie, kochani, Rafał z tej strony. Zapraszam Was bardzo serdecznie na materiał, gdzie pokazuję swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o system Kadex Walksnail Avatar. Ta firma zaproponowała mi współpracę i przysłała mi parę kompletów różnych sprzętów. Mam i gogle, i VTX. Mam też kłady Benef i w tym materiale to, co zrobimy, to zobaczymy sobie, jak wyglądają gogle, spróbujemy je aktywować i zrobić update, czyli aktualizację oprogramowania. W drugiej kolejności postaram się zamontować nowy system, czyli Avatar HD Pro V2 do kłada takiego jak CineLock 35 w miejsce starego VTX-a i zobaczymy sobie, jak ten najnowszy system działa. Trzeba przyznać, że nie miałem tutaj jeszcze zrobionego moda na FCC, no i anteny mam też te zwykłe, nie dokupowałem żadnych anten, także materiał jest poglądowy, ale będziecie mieli mniej więcej już wyobraźnię, jak to wygląda, czyli setup całego systemu plus pierwszy lot. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego materiału. Zaczynajmy. Słuchajcie, to co mam na dzisiaj tutaj, to przede wszystkim są gogle, czyli Avatar FPV Goggles Walksnail. Druga rzecz to jest nadajnik i mam tutaj Avatar Pro Kit HD. I dodatkowo do tego jest GPRC, to jest dron, który nazywa się CineLock 35, już z wbudowanym systemem Walksnail. On jest sterowany przez TBS Nano, czyli Crossfire. Dzięki temu jesteśmy w stanie przejść na zupełnie inną wizję. Do tej pory używałem tylko i wyłącznie gogli DJI. Zobaczymy sobie, jak mają się do siebie, czy de facto warto zainwestować, czy ten system stanowi dobrą alternatywę, jeżeli nie do V1, to może do V2, ale jeżeli nie do V2, to może do V1. Nie wiemy jeszcze i na bazie tych moich doświadczeń przekażę swoje obserwacje, doświadczenia, odczucia. Będziecie mieli dokładnie możliwość sprawdzenia, jak to wszystko wygląda na bieżąco. Ja nie miałem wcześniej w ogóle do czynienia z tym systemem, więc dzisiaj jest pierwszy dzień. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dobra, zobaczmy w takim razie, co jest w środku, jak to wygląda, czym różni się od DJI. Przede wszystkim mamy super furtera, on naprawdę wygląda rewelacyjnie. DJI nie oferuje nam nic poza goglami, więc trzeba za każdym razem sobie dokupić albo znaleźć etui, natomiast tutaj dostajemy od razu w komplecie całość. Jak widać, mamy tutaj anteny, czyli w sumie są cztery. Ściereczka z mikrofibry, same gogle. Tu jest podstawowa instrukcja, właściwie taki quick start guide, przewodnik szybkiego startu. Kabel zasilający XT60, to jest 5,5 tutaj mm. Przede wszystkim mamy tak, przyłącza antenowe SMA, regulacja wentylatora, co jest dla mnie nowością, ale mamy tutaj regulację nawiewu, tak? Jest przycisk wstecz, tutaj, przycisk nagrywania DVR, tutaj jest gniazdo bindowania, czy miejsce na bindowanie. Najlepiej mieć spinacz do tego albo jakiś szpikulec. No i tutaj joystick, cztery kierunki plus do tego zatwierdzenie. On też działa dosyć dziwnie. Przede wszystkim dlatego, przynajmniej z tych odczuć i z relacji, które oglądałem, dlatego, że nie wydaje się, że jedziemy do góry, tylko bardziej do góry i w bok. Przyłącze zasilające w tym miejscu mamy. No i na dole jest regulacja IPD plus regulacja ostrości tymi pokrętłami. Mamy też tutaj włącznik i wyjście USB-C. Bardzo fajna sprawa, bo możemy też przejściówkę zastosować do HDMI i wyjść z tych gogli na HDMI. Tu, z tej strony jest tylko logo, taka wypustka, tutaj nic nie ma dokładnie. No i pasek, który jest jakościowo średni co najmniej. Natomiast tutaj wewnątrz wygląda sprawa już bardziej ciekawie, jeżeli chodzi o wykończenie gogli. Mamy tutaj na pewno OLEDy, jeżeli chodzi o wyświetlacz. Gniazdo karty pamięci jest tu w środku. Jak mówiłem wcześniej, możemy sobie regulować rozstaw i możemy regulować sobie ostrość. To jest to kąt widzenia tych gogli to 46 stopni. Mamy tutaj m.in. tryb Canvas. Mamy możliwość regulacji dioptrii od minus 6 do plus 2.
4 anteny IPD 57 do 70 mm, więc fajna sprawa. HDMI out, tak jak mówiłem, 300 gramów ważą. Zasilanie tych kogli z pakietu LiPo od 6 V do 25 V, tak? To jest mniej więcej to, co jest istotne. No i to, że mamy tutaj podgląd HD, to jest na pewno super, prawda? HD i jeszcze OLED. I są leciutkie, to są ich niewątpliwe zalety w porównaniu do DJI. Zobaczmy sobie teraz, jak te gabaryty się przedstawiają. No to faktycznie te gogle są o połowę mniejsze prawie. Oczywiście DJI mają też swoje zalety, bo można latać w nich w okularach, więc dla mnie to na pewno jest duża zaleta. Ale widać też spore różnice, jeżeli chodzi o same konstrukcje. W DJI musimy mieć wypuszczenie obrazu poprzez aplikację DJI Fly lub też zastosować smart controller i dopiero wyjść po HDMI, czyli trzeba dodatkowo zainwestować. Na pewno są dużo większe te gogle, dużo cięższe i też nie mają regulacji ostrości. Tutaj jest regulacja ostrości w tych goglach Walksnail. W komplecie mamy anteny, ale one podobnież są dosyć słabe. Ja je na razie założę. Następnie mam tutaj kartę pamięci, którą mogę przeznaczyć już do sformatowania i do tego, żeby zrobić update. Ostatnia aktualizacja była w marcu i dotyczyła wprowadzenia systemu Avatar właśnie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o całość z goglami. Gra. I teraz karta pamięci. Tutaj jest ciasno bardzo. Kolorową częścią do góry. Ja tutaj mam nożyk i delikatnie tą tępą częścią. Gra. Ja mam akumulator 4S, czyli złącze 5,5. Włączymy. Nie wiem, czy one są włączone, czy nie. I spróbuję wyregulować sobie IPD i ostrość. Dobra, słuchajcie, pierwsze wrażenia są takie. Ten wentylator bardzo fajnie chodzi i on faktycznie pracuje tak, jak mu założymy. Różnią się od DJI tym, że mają inne menu na pewno. No i tutaj mają też regulację ostrości. Musiałem spędzić parę minut, żeby się do tego przyzwyczaić. Ale ja mam wrażenie, że można się dosyć szybko przyzwyczaić. One są lżejsze, inaczej siedzą na nosie. Nie każdy od razu odnajdzie je w taki sposób, jak używał wcześniej DJI, ale całość wygląda obiecująco. Pierwsze, co zrobiłem, to sformatowałem kartę pamięci i zapoznałem się z menu. Tutaj ten przycisk po prawej stronie, ten joystick, on działa troszeczkę na skos, troszeczkę inaczej. I też przycisk wyjścia mylę sobie z nagrywaniem, ale to są te pierwsze chwile. Myślę, że za chwilę, że za moment powinno być już tylko lepiej. Ok, teraz kartę pamięci mamy włożyć do kompa i przegrać na nią plik IMG końcówka, tak? A w avatar GND indexfpv.com i tutaj mamy support. Support wybieramy Download Center i tutaj niżej mamy Walksnail User Manual i tu powinniśmy mieć firmware, prawda? To, co nas interesuje, to są aktualizacje i tutaj jest Update Procedure, czyli procedura update'u, czyli aktualizacji i wiadomo, trzeba klikając tutaj, jak widać, on się sam już tutaj ściąga, czyli klikając na ten link ściągamy na komputer plik, następnie formatujemy gogle settings, czyli formatujemy kartę w goglach, czyli settings, record set, format SD card, robimy to bezpośrednio w goglach, następnie wyciągamy kartę i wkładamy do napędu komputera, przerzucamy ten plik, który ściągnęliśmy przed momentem na kartę i następnie włączamy gogle, poczekamy aż będzie booting, a następnie ten przycisk czerwony, tak, przycisk, który służy nam do bindowania, ten, do którego trzeba użyć narzędzia, przez 8 sekund trzymamy, aż nam się rozpocznie procedura aktualizacji. Ona trwa około 10 minut i w momencie, kiedy zacznie nam się aktualizować oprogramowanie w goglach, będziemy mieli sygnał, a ten sygnał po
procedurze po zakończeniu aktualizacji ucichnie. I następnie wchodzimy do settings, do menu settings Google i wybieramy reset. To jest wszystko. Widać, że jest to dosyć skomplikowane, ale dacie radę krok po kroku, spokojnie można to zrobić. Plik jest przegrany na kartę, karta była wcześniej sformatowana, więc jest cały ceremoniał. Teraz mamy tą samą kartę umieścić w napędzie. Dobrze byłoby jej nie złamać. To co mam zrobić, to włączyć gogle. Włączają nam się. Następnie trzeba użyć ostrego narzędzia i przycisnąć linking button. On występuje w tym miejscu, tak? Dokładnie. 8 sekund. 5, 6, 7, 8, 9, 10, nic, nie? Dopiero po chwili zaczynają się update'ować. Czyli aktualizację mamy gotową. Musimy wejść do ustawień menu i wybrać reset. Settings, device, reset all. Przynajmniej tak to wygląda tutaj. Okej, słuchajcie, następnym krokiem będzie rozpakowanie tego drona. To jest Sinolog 35. On jest na Crossfire i ma też właśnie awatara. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Tu jest trochę tych cudów. Mocowanie na GoPro między innymi, są akcesoria, są śmigła do niego. Może być tu naprawdę wesoło. Nadajnik wideo jest w środku. Powinniśmy mieć jeszcze kabelek w komplecie. Przyłącze XT60. Tu są dwie anteny. Tak, do tego wychodzą dwie anteny. Silniki na 6S. Dobra, w międzyczasie trochę rozeznałem się w tym systemie. Wygląda na to, że ja mam stary system, który przysłali mi tu, natomiast nowy system jest tu, nowy VTX. I tak to się właśnie dzieje, jak człowiek nie zwraca uwagi na to i ufa ludziom, którzy oferują mu coś ciekawego. Avatar HD Pro Kit, wygląda to dobrze, głównie ze względu na fakt, że ma tutaj możliwość stabilizacji tych ujęć w Gyroflow. I też pamięć wbudowaną 32 GB. Wygląda to super. Antena pojedyncza. Kabelki do zgubienia od razu. Przejściówka na USB-C. To wygląda na takie kabelki, które zgubię w ciągu najbliższego tygodnia na bank. VTX wygląda fajnie, bo jest dużo mniejszy od Visty. A tutaj mamy możliwość albo przylutowania, albo wtyczki. Także rewelacja. Jak wtyczka wyleci nam, zniszczy się, można zawsze użyć tutaj połączenia lutowanego. No i co? Rozstaw podobny, prawda? Damy radę to zamontować. Kamera jest większa, wygląda solidnie. Podobna trochę do typowych kamer Kadexa, czyli na przykład Nebula Pro. Na pierwszy rzut wyglądało to podobnie, ale jednak wygląda to inaczej. Tutaj obiektyw mamy większy przede wszystkim, to co zauważyłem w tym Luxnej. To może być całkiem fajna propozycja. Dobra, zamontuję to na Cinelogu 35 i polatamy. Tutaj mam jeszcze zestaw śrub i podkładek montażowych. 2 mm o różnej długości. I to jest całość, tak? Osłona na kamerę. Tutaj jest jeszcze druga osłona na kamerę. Fajnie to wygląda. Kabelki, antena, przejściówka, śruby montażowe, VTX plus kamera. To wszystko dostajemy w ramach Avatar. Tu jest jeszcze instrukcja oczywiście. Jest w języku chińskim, jest w języku angielskim. To wszystko. Dobra, słuchajcie, tutaj jeżeli chodzi o Cineloga, jest już cały system zdemontowany. To o czym chciałem powiedzieć, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, ja nie wiem kto był odpowiedzialny za wprowadzenie tego typu miniaturowych śrubek, ale one są tak małe, że tylko jeden śrubokręt mi załapał. Chyba z 20 minut szukałem. No po prostu jakiś dramat totalny. Zamiast zrobić to samo, ten sam standard, który jest w Kadex Vista. Okej, wypchnąłem te anteny. Da się to zrobić. Jest to na styk. Można bardzo łatwo je zniszczyć. Ale dałem radę. Ciągnąłem leciutko w jedną stronę i wypychałem w drugą. I poszło. Wygląda na to, że mam wszystko dobrze zrobione. Tutaj było sporo zabawy, jeżeli chodzi o to. Musiałem oczywiście zamienić kamery, poprzeciągać, wypiąć wtyczunię, zamienić wtyczunię tutaj tą. Teraz podłączyłem już kabel do upgrade'u. No, całość jest taka pół zawodowa, pół amatorska. Nie wiem nawet jak to określić. Te kable sterczące tutaj to jest po prostu jakiś dramat. Zupełnie nie rozumiem dlaczego tutaj nie mamy normalnego złącza. Ale okej, to co teraz sobie zrobimy to upgrade.
Niepotrzebnie zamówiłem w ogóle zestaw z tym, ale dostałem bardzo dobrą cenę. Może dlatego była ta decyzja. Natomiast jeżeli mam latać, no to już na tym awatarze V2 zdecydowanie. Teraz pytanie, gdzie jest binding button? Tam jest. Muszę go przycisnąć na 8 sekund. Tu jest w głębi. 5, 6, 7, 8. Jest czerwona lampka. Wszystko w porządku. To znaczy, że się w tym momencie aktualizuje. Tu widać tą czerwoną lampkę. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, a mianowicie wszystko zainstalowałem, łącznie jest kamera, VTX, antena tam z tyłu. Tu mamy super kabelek, jeżeli chodzi o upgrade, i on jest do kompa. Natomiast w tym momencie już się wgrywa oprogramowanie. Tu widać jest czerwony, czyli się aktualizuje. Ta dioda dokładnie teraz w środku ekranu czerwona oznacza, że się aktualizuje system. Nie wiem, ile trzeba czekać, bo nie widać progresu. A ten system, który wcześniej aktualizowałem, pewnie za jakieś 5 minut. No. Trwało to na tyle długo, że musiałem włączyć wentylator, ale mamy wreszcie zielone światełko. Mam wrażenie, że jest wszystko ok. Miga na zmianę, zielone i czerwone. Odłączę teraz całość i spróbuję włączyć i zbindować. Bindowanie, czyli łączenie. I teraz jeden raz tylko tu. Jest, poszło. Mamy obraz. 3, 4, go. Nareszcie. 25 megabitów na sekundę mam. Obraz jest bardzo ładny. Można się do tych gogli przyzwyczaić i to wygląda ok. Teraz jestem 60 metrów i zaczyna się już robić focus mode, nie wiem dlaczego. Może coś źle zrobiłem z anteną. Ale polatam tutaj blisko, żeby osiągnąć najlepszy wynik możliwy. Bo wiadomo, że dzisiaj przed tym jak jeszcze nie wgrałem moda, no to można się spodziewać tutaj, że nie będzie idealnego zasięgu. Natomiast wygląda to w porządku. Bardzo fajny obrazek. Zakres dynamiczny jest lepszy niż w przypadku na pewno 3. Takie mam wrażenie. No i tutaj już wleciałem za ten krzaczek. Spróbujmy go okrążyć jeszcze raz. Tak. Dokładnie. Wleciałem za krzaczek i już się zaczyna focus mode. Ogólnie jest bardzo ciekawie, jest inaczej. Jeżeli będę miał dobry zasięg i przestawię go na FCC, no bo tutaj znowu mam śnieżenie po 100 metrach, to będzie super. W przypadku O3, DJI O3 już jestem przyzwyczajony, to naprawdę dobrze lata. Avatar dopiero się tego systemu uczy. Poleźmy odrobinę dalej. Tutaj mamy dwa kolejne krzaczki. Spróbuję ten pierwszy okrążyć. Jest dzisiaj wiatr. Ale wygląda to w miarę przyzwoicie. Można stabilizować w Gyroflow ten obraz, te ujęcia. Dobrze, mamy jeszcze na koniec tutaj obraz DVR, czyli zapis w goglach i mogę powiedzieć tak, na pewno anteny trochę lepsze są mi potrzebne i na pewno zrobię za chwilę moda na FCC, bo to są te podstawowe rzeczy. Po pierwszym dniu mogę powiedzieć tak, system jest bardzo obiecujący, nie latałem jeszcze w kiepskich warunkach oświetleniowych, bo tam może błyszczeć i to bardzo mocno ta kamera w porównaniu na przykład do DJI O3 Air Unit, więc... DJI jest droższe na pewno też i nie we wszystkich warunkach spisuje się dobrze, tak jak w przypadku słabszego światła, czy na przykład bardzo niskiego słońca, więc to też trzeba być świadomym. Co do awatara, jestem zadowolony, coś nowego, wreszcie mamy dość mocną konkurencję, jeżeli chodzi o DJI. Gogle są lżejsze, fajnie się nosi, można dostosować sobie ostrość, jest wyjście HDMI, mamy wietrzenie, czyli wentylację sterowaną. Mamy też możliwość tutaj włączenia, wyłączenia
Więc jest dosyć fajnie i to mi się podoba. Jeżeli chodzi o cały system, można też latać małymi kładami, łupami na 1S, więc rewelacja. Jest parę takich niedoróbek, które pewnie w kolejnych wersjach będą zrobione, typu połączenie z komputerem to jest jakiś dramat przez ten system wtyczuni, ale to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, że też DJI na początku też nie było takie rewelacyjne i zajęło im 2 lata dojście do przyzwoitego poziomu, a prawie 3 lata, więc musimy być tego świadomi. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że jest nieźle. W następnych materiałach postaram się porównać z DJI w różnych warunkach oświetleniowych i wtedy zobaczycie, jaka jest to różnica. Ta cena jest dość wysoka, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że to jest nisza, jeżeli chodzi o konkurencję. Praktycznie oprócz DJI jest jeszcze tylko HD0, który bardzo ciężko dostać, więc to wszystko na razie jest na poziomie rozwoju dosyć mocnego i myślę, że Kadex z tym produktem, czyli z tą ofertą i brandem Wuxnej Avatar, zajdzie na pewno daleko i będzie mocno konkurować z DJI. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Cześć!